W tym roku po raz drugi będziemy wręczali nagrody imienia Aliny Margolis Edelman. Nagroda jest przeznaczona dla osób, które zasłużyły się w pomocy dzieciom krzywdzonym, tak jak Ala. Alina Margolis Edelman powołała w 1991 roku Fundację Dzieci Nieczciwie i do swojej śmierci była członkiem zarządu Fundacji Dzieci Nieczciwie. Jest to już sam ten fakt, jest wyjątkową jej zasługą. Natomiast całe jej życie było życiem wyjątkowym i życiem, które bez wątpienia zasługuje na przedstawianie jako przykład zachowań, działań, które warte są naśladowania. Działanie, które robi po prostu z wielką radością, pasją i oddaniem, zostało zauważone. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że doszłam do tego, że ta nagroda mi się nie należy. Nie należy się ją nagrodzić. Należy się całemu zespołowi Fundacji Świętego Jana Jerozolimskiego, którzy codziennie, wspólnie mówią, że każde dziecko jest wyjątkowe. Każde dziecko ma prawo do szacunku i miłości, że każde dziecko lubi mieć swój rytm dnia, że każde dziecko ma prawo do godnego życia.